Dzień dobry. Mój numer służbowy to 1317-3/4. W czym mogę pani pomóc? Tak, oczywiście. Dodzwoniła się pani do firmy Super Hiper Extra Max, wiodącego na naszym rynku producenta turboprzepływowych, niskozadaniowych, wielofunkcyjnych, mało wydajnych grzejników okołoobrotowych. Owszem, tak, jestem gotowy, żeby przyjąć od pani zamówienie. Przypominam tutaj, że przy zakupie 36 sztuk lub więcej otrzyma pani niebagatelną zniżkę w wysokości 2% pomniejszoną o podatek dochodowy. Zniżka oczywiście obowiązuje od wartości obrotowej. Ile sztuk zechciałaby pani zamówić? Przepraszam, nie zrozumiałem pytania. Nie, nie, oczywiście, że nie jestem maszyną. Jestem menadżerem. Wyższym menadżerem niższego szczebla, 5 stopnia. Moje kwalifikacje są potwierdzone certyfikatem IBO 324-927-13. Przepraszam, ponownie nie zrozumiałem pytania. Czy zechciała pani by powtórzyć? Czy imię, jak mam na imię? Imię moje. Tak, moje imię, proszę, chwilę cierpliwości. Imię, moje, co to, moje. Tak, już wróciłem do pani. Oczywiście mam odpowiedź na to pytanie. Mój numer służbowy to 1317/3/4. W czym mogę pani pomóc? Przepraszam, ponownie nie zrozumiałem pytania. Gdyby zechciała pani łaskawie je powtórzyć. Tak, tak, oczywiście, rozumiem pytanie. Już pani udzielam odpowiedzi. Oczywiście, że jestem bardzo zadowolony z pracy w tej firmie. Proszę pani, pracuję w młodym, prężnym, szybko rozwijającym się, dynamicznym zespole. Mam nieograniczone możliwości edukacji zawodowej, jak również awansu. Ostatnio, muszę się pochwalić, otrzymałem awansem z menadżera 6 stopnia na menadżera stopnia 5, co wiązało się również oczywiście z podwyżką. Nasza firma dba o sprawy socjalne, dba o pracowników, menadżerowie i całe kierownictwo są doskonale wyszkoleni, zorientowani w temacie. Myślę, że to jest nie tylko moje zdanie, że to jest zdanie wszystkich pracowników tej firmy. Jestem szczęśliwy, że mogę w tej firmie pracować. Chwileczkę, bardzo, bardzo proszę o kolejną chwilę cierpliwości. Co? Awaria systemu. Nie słyszą mnie. Proszę pani, jest pani tam jeszcze? O, nastąpiła awaria systemu. Nie słyszą mnie. Rozumie pani? Nie słyszą tego, co mówię. Mogę rozmawiać. Proszę pani, tak. Wracając do pani pytania. Ja mam na imię Adalbert. Wiem, że to troszeczkę dziwne imię. Mamusia jakoś tak po jakimś zapoznanym artyście dała mi to imię. Proszę pani, proszę pani, proszę pani. Ja chciałem być marynarzem. Przestrzeń, swoboda, niekończący się przestwór oceanu, a przede wszystkim ta wolność, ta przestrzeń. Cóż, nie dostałem się do szkoły morskiej. Poszedłem na studia. Rodzice koniecznie chcieli, żebym skończył studia. Skończyłem budowę grzejników. Tam nie było egzaminów, przyjmowali wszystkich jak leci. Zupełnie mnie to nie interesowało, ale trochę coś tam nie chwaląc się w głowie mam, więc całkiem nieźle mi ta budowa grzejników szła. Na ostatnim roku ta moja firma, jakieś super, nawet bez ich podpowiedzi nie potrafię powiedzieć jak się nazywa, zrobiła konkurs. Wygrałem ten konkurs, konkurs na projekt grzejnika. Projekt nigdy nie został zrealizowany, był zbyt kosztowny. Ale cóż, wygrałem, dostałem jakiś idiotyczny wirtualny dyplom. Dostałem żelazko bezprzewodowe, myślę, że było używane, 3 paczki przeterminowanych gum do rzucia i co? I propozycje pracy w tej firmie. Skorzystałem, tyle naobiecywali, mówili, obiecywali złote góry, wie pani jak to jest. Przyszedłem i wsiąkłem. To jest straszne.
powiem pani szczerze, to jest strasznie. Pracujemy po godzinach, targety, każda rozmowa jest kontrolowana. Niby przyszedłem pracować w biurze projektowym, ale moje projekty nie były realizowane, były zbyt kosztowne. Biuro projektowe tutaj zajmuje się tylko tym, jak obniżyć koszty produkcji, jak dobre materiały zastąpić byle czym, aby te parę groszy taniej. Więc zostałem oddelegowany na słuchawkę tutaj. Użeram się z ludźmi, zresztą nie dziwię im się. Są wściekli, jeżeli taki grzejnik się po dwóch dniach, czasem po dwóch tygodniach rozleci. Mam target, muszę sprzedawać. Jeżeli nie zrobię targetu, zostaję dłużej, dokąd tego targetu nie wykonam. 5 minut przerwy dziennie. W ciągu tych 5 minut muszę pójść do toalety, zjeść kanapkę, odpocząć. Tak, rzeczywiście, dobre pytanie. A jeżeli zechce mi się do toalety poza tą 5-minutową przerwą, muszę to zgłosić koordynatorowi. Za każdą minutę odbiera mi się 2 punkty z targetu. Proszę pani, wsiąkłem. Nie wiem, przecież nic nie umiem teraz oprócz tych grzejników. Gdzie ja pójdę? Jestem tu. A najgorsze, dziura, w której pracuję, to, że jesteśmy bez przerwy inwigilowani. To donosicielstwo jeden na drugiego, te targety, te szkolenia, które są idiotyczne, ale po których trzeba zdać egzamin. Proszę pani, to nie wiem. Nie wiem, co ze mną będzie. Nie wiem, jak mam żyć. Ale oni... Z drugiej strony nie potrafiłbym żyć poza tą firmą, bo oni mi mówią wszystko. Wszystko, co mam robić, jak wypoczywać, kiedy co. Zgubiłem własną wolę. Proszę pani, tak, przepraszam za tą chwilę zwłoki. Było to spowodowane niegroźną awarią systemu. Oczywiście, tak jak już wspomniałem, jestem bardzo zadowolony z tej pracy. Proszę pani, pracuję w młodym, prężnym, dynamicznie rozwijającym się zespole. Mam nieograniczone możliwości awansu. Mam nieograniczone możliwości zdobywania wiedzy na temat dziedziny, którą się zajmujemy tutaj. Proszę pani, pochwalę się. Ostatnio również otrzymałem awans. Niebagatelną podwyżkę. Proszę pani, ta firma mnie już na studiach dostrzegła. Wygrałem konkurs, dostałem liczne nagrody, a jednocześnie coś, co jest niezwykle cenne. Możliwość pracy w tej firmie, nie każdemu jest to dane. Jestem dumny i szczęśliwy, że mogę tutaj w tej firmie pracować. Zaplecze socjalne, doskonałe zarobki, ciekawa praca w młodym, dynamicznym zespole. Proszę pani, naprawdę warto było tutaj przyjść. Ale przejdźmy do meritum sprawy. Jak wiele grzejników chce pani zamówić? 36 czy więcej? Ale cóż, jeżeli nie chce pani zamówić tego grzejnika, pomimo tego mogę już teraz zaproponować pani kartę stałego klienta. Karta stałego klienta uprawnia do licznych zniżek, uprawnia do połączenia z nami tutaj na linii konsultacyjnej bez kolejności. Karta oczywiście jest bezpłatna, wystarczy podać imię, nazwisko, adres, PSL, numer identyfikacji podatkowej, numer buta, telefon do sąsiada, preferencje kulinarne ciotki i to już wszystko. Otrzyma pani tę kartę bezpłatnie w ciągu od 2 dni do 26 tygodni. Czy mogę przyjąć pani dane? Nie? No cóż, trudno. Może w takim razie zaproponuję pani naszą całkowicie bezpłatną gazetkę reklamową pod tytułem Świat Grzejników. Proszę pani, ta gazeta jest oczywiście bezpłatna. Płaci pani jedynie za wysyłkę, podatek VAT, podatek PIT, podatek CIT, podatek obrotowy, podatek od zysku kolokwialnego. Czy chciałaby pani taką gazetę zamówić? Na jaki adres tą gazetę? I proszę również o podanie imienia i nazwiska, żeby nie trafiła w niepowołane ręce. Poproszę o pani imię, nazwisko, adres i gazeta będzie oczywiście całkowicie bezpłatna. Gazeta będzie do pani... Jak to? Rozłączyła się. 10 minut rozmowy, ani jednego punktu do targetu. Boże, zabiją mnie.
Witaj. Dzień dobry. Tak to właśnie według mnie, może się mylę, a może się nie mylę, wygląda praca w korporacjach. Zastanów się, zanim taką pracę podejmiesz. A jeżeli już podejmiesz, pamiętaj, nie pozwól ukraść sobie życia. Nie pozwól ukraść sobie własnej wolnej woli. Pamiętaj, że w takich korporacjach nie są promowani ci, którzy harują jak woły. Promowani są ci, którzy potrafią zmusić do takiej ciężkiej pracy innych. Pamiętaj, że promowani są nie ci, którzy wykażą się inteligencją i pomysłowością. Promowani są ci, którzy dobrze żyją z menadżerami, superwajzorami i ci, którzy, mówiąc delikatnie, dokładnie opowiadają, co się dzieje w pracy, co inni mówią, co robią, jakie popełniają błędy. Może nie warto dla tych nędznych paru groszy oddawać swojego życia. Zastanów się. Cóż, zapraszam Cię również na inne moje filmy. Zapraszam Cię do subskrypcji kanału. Na dzisiaj tyle. Do zobaczenia.